Na program zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Żołnierze wyklęci, czy też może raczej podziemie antykomunistyczne po wojnie, kojarzy się na ogół z młodymi ludźmi, którzy z bronią w ręku walczą w lasach przeciwko ubekom. Ale podziemie niepodległościowe to również działacze, oficerowie starszego pokolenia, ludzie, którzy walczyli wcześniej o Polskę i za okupacji niemieckiej, i podczas wojny bolszewickiej, a nawet w legionach. Jednym z nich był bohater dzisiejszego odcinka, pułkownik Wacław Lipiński. To, że sam nie strzelał do komunistów po 1945 roku, tylko toczył walkę ideową, nie oznacza, że potraktowali go ulgowo. Naszym gościem jest doktor habilitowany Marek Gałęzowski, historyk IPN, profesor uczelni Łazarskiego, a także, i to jest powód, dla którego go zaprosiliśmy, autor biografii Wacława Lipińskiego, Wzór Piłsudczyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo, że przyjął Pan zaproszenie i naszą opowieść, naszą rozmowę chciałem zacząć od końca historii pułkownika, od momentu jego śmierci w roku 1949, która narosła chyba wokół niej olbrzymia ilość tajemnic, niejasności. W jaki sposób zginął Wacław Lipiński? Śmierć Wacława Lipińskiego w więzieniu we Wronkach w 1949 roku nastąpiła w okolicznościach tragicznych. Najprawdopodobniej został on zamordowany przez komunistów. Wcześniej był skazany na karę śmierci, ułaskawiony, trafił do Wronek i tam po dwuletnim blisko pobycie najprawdopodobniej został zamordowany. Właśnie, ale kto? Bo jest taki wątek, że użyto do tego Niemca, gestapowca, jakiegoś więźnia, człowieka od mokrej roboty. Sprawa ta nie została wyjaśniona w toku śledztwa kilkakrotnie podejmowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Zebrano w tym wypadku wiele relacji od więźniów, współwięźniów Lipińskiego, natomiast nie było tutaj bezpośrednich świadków śmierci. Ta wieść rozniosła się wśród więźniów i krążyło kilka wersji, między innymi taka, że pułkownik Lipiński został zamordowany przez jakiegoś dawnego kapo Volksdeutscha, który pozostawał na usługach władz więziennych. Niemniej to jest jedna z kilku wersji. Wydaje się, że bardziej jednak prawdopodobne jest, że został po prostu zamordowany przez strażników. Dlaczego Lipiński był tak groźny dla komunistów? Jakiej organizacji działał po wojnie? Ja tu jeszcze może dodam do tych okoliczności śmierci, że wynik tego śledztwa zakończył się mniej więcej takim ustaleniem, że najprawdopodobniej Wacław Lipiński został zamordowany, natomiast nie udało się do końca okoliczności śmierci ustalić. Natomiast takim bardzo przekonującym dowodem tego było to, że kiedy rodzina usiłowała od razu po śmierci Lipińskiego dowiedzieć się o tych okolicznościach, podano dwie oficjalne wersje, ale różne od siebie. Według jednej wersji władz komunistycznych było to samobójstwo, według drugiej atak serca. Przy czym Lipiński na serce nigdy się nie uskarżał, był też w świetnej kondycji psychicznej. To akurat dało się, można powiedzieć, udowodnić, to wynikało z listów do rodziny, także z relacji proces, no, zachowywał się świetnie, prawda? Jego postawa na procesie, w której on rzeczywiście, że był to proces pokazowy, nie załamał się, można powiedzieć, że... Nie ukorzył przed komuną. Zdecydowanie się... Co nie było takie częste, nie ukorzył, co niestety było raczej rzadkością. To wszystko jakby przemawiało przeciwko tym wersjom oficjalnym. Nie pozwolili też komuniści otworzyć trumny Lipińskiego na pogrzebie. No, sen został brutalnie odepchnięty w trakcie. To wiele mówi, widocznie był jakieś, mogło jakieś obrażenia. Tak, organizacja, jako organizacja, bo to jest ciekawe. Wydaje się, że wszyscy wiedzą o winie, o podziemiu narodowym, ale przecież podziemie antykomunistyczne składało się z wielu różnych innych elementów. W jakiej organizacji działał Lipiński? Tak, no podziemie, żołnierze niezłomni, to nie tylko
oddziały leśne, to także konspiracja polityczna. W różnych nurtów największą organizacją było niewątpliwie Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Natomiast oprócz tego powstało jeszcze kilka związanych z Ruchem Narodowym i nieduże organizacje piłsudczykowskie. Jedną kierował Wacław Lipiński, ona nosiła nazwę Stronnictwo Niezawisłości Narodowej, drugą Henryk Józewski, to było Polskie Stronnictwo Demokratyczne. Ich działalność sprowadzała się przede wszystkim do, można powiedzieć, walki słowem z komunistami. Oni wydawali podziemną prasę, podziemne gazetki i na ich łamach wzywali między innymi do bojkotu referendum komunistycznego, później wyborów, ujawniali zbrodnie komunistyczne i generalnie wzywali do oporu przeciwko narzuconej przez Sowietów władzy. Chyba, bo to jest jeden z takich wielu przypadków zresztą, kiedy działalność antykomunistyczna po wojnie była jakby już naturalną konsekwencją działalności w trakcie wojny, kiedy Lipiński był chyba czołową figurą podziemia właśnie piłsudczykowskiego. Ale wie pan, kiedy czytałem pańską książkę, to było już 16 lat temu, kiedy ona wyszła, to czas zasuwa niesamowicie. To pierwsza moja książka. Pierwsza pańska książka, tak. Od tego czasu sporo publikacji. To, co mnie rzeczywiście w tej postaci zafascynowało, to już wtedy, już za czasów okupacji niemieckiej, on był bardzo, bardzo ostro antykomunistyczny. Wspomnę szybko tylko, że Lipiński był rzeczywiście jednym z liderów politycznej konspiracji piłsudczykowskiej, jednym z głównych publicystów. I cechą charakterystyczną jego publicystyki okupacyjnej było właśnie ostrzeganie przed tym drugim wrogiem. Innymi słowy, wskazywanie, że Polska walczy o niepodległość nie tylko z Niemcami, nie tylko przeciw okupacji niemieckiej, ale wskazywał również na groźbę ze wschodu. I dość wcześnie i on, i inni piłsudczycy dostrzegali te cele rosyjskie, to znaczy nie tyle, znaczy oni sądzili, że generalnie Rosja zmierza do wchłonięcia Polski jako kolejnej republiki do ZSRR, ze stworzeniem tutaj jakichś marionetkowych rządów komunistycznych. Można powiedzieć, że tylko w tym elemencie się pomyli. Natomiast generalnie tę groźbę widzieli już bardzo wcześniej niż inne środowiska. Poza nimi tutaj taką przenikliwością również narodowcy się... No tak, te dwa skłócone ze sobą skrzydła zawsze. Zwłaszcza z tej części obozu, tej bardziej radykalnej części obozu narodowego. Mam wrażenie, że o przeżyciach Lipińskiego podczas okupacji mogliśmy co najmniej taki kolejny program przygotować. Aresztowanie przez Gestapo pod koniec tak, wojny. Tak, ale tu jeszcze dopowiem, że tu tkwiło jego sprzeciw wobec burzy, wobec ujawniania sił polskiego państwa podziemnego, wobec podjęcia walki w Warszawie. Wynikał z tego, że on, tak jak inni piłsudczycy, sądził, że okupacja niemiecka się kończy. Niemców powinni dobijać już inni, a Polacy powinni być przygotowani na walkę z komuną sowiecką i rządy komunistyczne. Na koniec chciałem zapytać o taką sprawę. Wie pan, to kiedy się mówi żołnierze wyklęci, podziemie antykomunistyczne, to automatycznie widzi się młodych chłopców, prawda? Młodych mężczyzn, a Lipiński, Boże, co za biografia, zaczynał w Legionach i to jest coś niesamowitego. Rozpoczęliśmy to naszą rozmowę z obrazem, który widzieli państwo za naszymi plecami, wniosek o Virtuti Militari Lipińskiego właśnie z tamtych czasów. Proszę opowiedzieć trochę, czym zasłużył się Lipiński, kiedy był w Legionach, za co ten najwyższe odznaczenie bojowe. Tak, można powiedzieć, że Wacław Lipiński właściwie od bardzo wczesnej młodości związany był z obozem niepodległościowym, jeszcze przed I wojną światową, jako uczeń gimnazjum w Łodzi, działał w skautingu i stamtąd naturalne było, że zgłosił się do Legionów ochotniczo w momencie, gdy Legiony znalazły się na terenie zaboru rosyjskiego. Przeszedł cały szlak bojów legionowych, awansował do stopnia sierżanta i ten Virtuti Militari otrzymał za odwagę wykazaną w bitwie pod Kostiuchnówką i zaraz w największej bitwie Legionów Polskich. Panie profesorze, bohaterskie życie, bohaterska śmierć, co za biografia. Wacław Lipiński, pułkownik, który walczył w Legionach, podczas wojny 1939 roku. No właśnie, dodajmy chociaż, że był najbliższym współpracownikiem prezydenta Stefana Starzyńskiego i obiecano mu pomnik w Warszawie i ulicę, której do dzisiaj nie ma. Co za bohater.
walczył z Niemcami, z Rosjanami, z bolszewikami, z komunistami polskimi. Od roku 14 do roku 49 zawsze o to samo, zawsze o niepodległość. Pułkownik Wacław Lipiński. Następny odcinek poświęcimy nie, tak jak dotychczas, konkretnej postaci historycznej, ale całej formacji. Narodowe Siły Zbrojne, Brygada Świętokrzyska, wielcy patrioci, antykomuniści, ale również realiści. A tymczasem dziękuję za uwagę. Piotr Zychowicz. Program zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna.